Hej, tu Karolina, witam Was w nowym odcinku na moim kanale Zdróweczko. Idziemy teraz do Jaskra, żeby nam zaśpiewał balladę. Znaczy nie nam, tylko południcy, którą musimy z klątwy otucić, jakoś nie zdjąć klątwę musimy. Jest i Jaskier. Geralt? No, chciałbym odpisać na list. Chciałbym odpisać na list. Dobry pomysł. Mam pergamin i pióro, a zastanów się nad jakimś początkiem. A, do Triss. No dobra, niech napisz będzie na list. Kochana Triss. Widzę, że wasz romans kwitnie. Cieszę się, Geralt, naprawdę. Zostawmy to. Co dalej? Może napiszę coś o Alwinie? Tak, na pewno się o niego martwi. Proszę ją, żeby niezwłocznie poinformowała protesta o wyczynach królewny Ady. Może napisze jej o tym, co się dzieje w odmętach. Poproszę ją, żeby niezwłocznie poinformowała Foltesta co o wyczynach było w odmętach, królewny zostaje Ady. W odmętach. To ją zainteresuje. Dobrze, siadaj i pisz, a potem zanieś list rybakowi. Dostarczy go do wyzimy. Co tu się dzieje? Otrzymano. List do Triss. Pomożesz mi, Jaskier? Jasne, wal śmiało. Potrzebuję utworu, poematu lub czegoś w tym stylu. Żaden problem, ale żeby osiągnąć należyty efekt, muszę wiedzieć, do kogo piszę. Do Aliny. A czy to nie ona to miała takie wyjść pojutrze za mąż? A treny do zmarłych się pisze właśnie. No dobra, o czym ma być ten poemat? O śmierci, Jaskier. Alina nie żyje. Jej duch powraca codziennie po południu i krąży po polach. Musi zrozumieć, że jest trupem. No tak, dość niecodzienne zamówienie, ale spróbuję. Jakieś wskazówki? Tak, nie prowokuj jej, nie żartuj. Jest naprawdę niebezpieczna. Chyba straciłem wenę. Potrzebuję trochę czasu. Zlituj się, Jaskier, musisz zdążyć przed zmierzchem. No, wieczorem mam się spotkać z Jaskiem na polach. A co tam Julian? Geralt? Ja w sprawie ogłoszenia. Skupuję skóry bazyliszków. Rozumiesz, w zimie jest teraz moda na gadzie buty. Zgłoszę się do ciebie, jak będę miał. Pośpiesz się. No dobra, dobra. Bywa. Nie wiem, ile musimy jeszcze dać. A karcz masz? Co tam karcz masz? Karcz masz. Jakie to jest ciężkie słowo. Sporą karczmę tu macie. A co to? Myślicie, że jak na prowincji, to już mała karczma musi być? Nie chciałem was urazić, karczmarzu. Czym mogę służyć? Przeczytałem twoje ogłoszenie. To o jajach wiwerny? Tak, potrzebuję ich do my moich nie mamy słynnych jaj omletów. Wiwerny. Trochę zabiliśmy. Przyniosę ci wszystkie, które znajdę. To dobrze. Moje omlety cieszą się dużym popytem. No dobra, z każdym się tu pogadało. Co my tu jeszcze mamy do załatwienia? A, do pani jeziora pójść, do rybaka. To pójdziemy tam teraz. Żeby to, co da się załatwić w dzień, załatwić w dzień. Nic tylko pieniądze i pieniądze. Nic tylko pieniądze i pieniądze, no tak. Gdzie jest ten przejście na brzeg? Zawalony most. Przejście na brzeg. Idealnie. Muszę sobie wszystko zaznaczyć, to już chyba wiecie. Po oglądaniu mnie. Droga do wioski, nie? Alwin dalej za mną biegać. Wiem, czy ten Berengar będzie tu dalej siedział? Siedzi. Ciekawe, czy może z nim zagadać. Tak? Nie. No to nara. Bywaj. Pa. Ale żeby nie było, że słaby ze mnie kolega, no widzę znajomego, to podchodzę i się witam, no nie? Jakby logiczne. Nie, pieprzówki nie chcemy.
Taka jest chatka rybaka. Jest król rybak, czyli on wychodzi z tego swojego domku. Oczywiście Geralt nie przejdzie, tak, bo nie potrafi, bo jest Geraltem. Więc muszę gonić rybaka naokoło. Naokoło. No halo. Mhm. Chciałbym wysłać listy do Wyzimy. Mhm. Dzięki. Mhm. Bywaj. Dobra, list do Wyzimy wysłany. Teraz możemy sobie jechać na drugi brzeg. A tam były też te elfy. Mogłabym pogadać z tymi elfami. Ale najpierw może popłyjmy do tej pani jeziora. Zobaczymy, co ona nam tam poleci. Plusk, plusk, płyniemy. No dobra. Tu nas jeszcze nie było. Gdzie mam tu iść? A tu Geralt potrafisz jednak chodzić po wodzie. Jest pani jeziora. No, a tędy już... A, przejdziesz. Dobrze, Geralt. Witaj, Geralt. Wybacz, pani. Ale nie przypominam sobie twojego imienia. Bo go nie znasz, ale ja znam ciebie. Z opowiadań. Uprzedzam, że ballady Jaskra są wolną interpretacją wydarzeń. To znaczy stekiem bzdur. Wiem o tym, jednak moje źródło informacji jest pewne. Znam cię z opowiadań przyjaciółki z dalekich stron. Syrenki i Shinaz. Ach, tej syrenki. Syrenki? Tak, syrenki. Co cię tak dziwi? Myślisz, że syrenki nie mogą podróżować, czy że nie mają przyjaciół? Co ci opowiadała Shinaz? Jak ustrzegłeś księcia Aglovala przed konfliktem z ludem zamieszkującym zatopione Ys. Dzięki tobie ludzie i Wodiano i Ys tolerują się wzajemnie. To świetnie. Mam nadzieję, że tu też wszystko w porządku. Shinaz mówiła, że jesteś bystry. Zorientujesz się sam, porozmawiaj z kapłanem Wodianoi i człowiekiem o imieniu Julian. No przecież odmawiałam. Panią jeziora. Czy ten rozgadany rybak jest twoim sługą? Sługa to złe określenie. Jestem kobietą, a kobieta potrzebuje mężczyzny. Żeby zdobywał dla niej pożywienie i dbał o bezpieczeństwo, oczywiście. Rozumiem. Kiedyś mej czci i cnoty broniły zastępy rycerzy w lśniących zbrojach. Ale to dawne dzieje. Teraz mam tylko mojego biednego, chorego króla rybaka. O Jezu, pani, co mogę dla ciebie zrobić? Pani, wyglądasz odemyśloną. Pani, ponoć umarłem, powróciłem. Och. Pani, co mogę dla ciebie zrobić? Spokój i ład panujące w mojej krainie zostały zakłócone. Ludzie walczą z Wodianoi. U podłoża tego konfliktu leżą chciwość, strach przed innością i niezrozumienie. Domyślam się, że zwaśnione strony mają swoich nieformalnych przywódców. Dobrze się domyślasz. Kapłan Wodianoi to jedyny, z którym możesz się dogadać. Ludzi reprezentuje Julian. Zajmę się tym. Kto twoim zdaniem ma rację? Nie o rację tu chodzi. Chcę pogodzić zwaśnione rasy. Aby to zrobić, będziesz musiał zabić Dagona, ale to nie wystarczy. Przynieś mi przedmioty będące symbolami zgody pomiędzy ludźmi i Wodianoi. Przedmioty te powinni ci dać przedstawiciele obu społeczności jako wyraz szacunku dla mojej skromnej osoby. Wrócę niebawem. Wskazówki znajdziesz na pomniku. Mhm.
Do kapłana, do Juliana i kapłana, ale halo, halo, gdzie ty mi tu uciekasz? Pani, wyglądasz na zamyśloną. Czasami widzę przyszłość, Wiedźminie. Zdradzę ci, co się wydarzy. Wiem, że nici przeznaczenia skupiły się wokół jakiegoś Wiedźmina. Jego ścieżka wiedzie w mroczną przyszłość, smutek i ból. Chcę mu pomóc przetrwać próbę. Kto jest tym Wiedźminem, pani? Znam dwóch, ciebie i Berengara. Porozmawiaj z nim, proszę. Niech któryś z was podejmie nić przeznaczenia. Berengar bardzo chętny. Porozmawiam z Berengarem. Zobaczymy, co powie. Ale halo, halo. My tu jeszcze nie skończyliśmy rozmawiać. Jak ty, pani, tu uciekasz? Tak? Pani, ponoć umarłem i powróciłem do świata żywych. Ale straciłem przy tym pamięć. Czy potrafisz mi pomóc? Znam krainę, z której powróciłeś i wiem, że to nie był przypadek. Najpierw odpowiedz na pytanie. Wierzysz w przeznaczenie? Wierzę. Sam kształtuję swój los. Sam kształtuję swój los. Zdajesz sobie sprawę z wagi swoich słów? Odrzucając wpływ przeznaczenia, decydujesz, że jesteś odpowiedzialny za wszystkie uczynki i wybory. Te dobre i te złe. Przyjmuję odpowiedzialność. Masz silną osobowość. Wiem, że kiedyś odzyskasz swoją tożsamość. Skoro sam chcesz wykuwać swój los, nie będę ci udzielała żadnych rad. Wiedz jednak, że masz moje błogosławieństwo i moją przychylność. Dziękuję pani. Mam jeszcze jedno pytanie. Tak? Co jeszcze? No dobra. Co się stało pani, z tymi zastępami? Co się stało z tymi zastępami w lśniących zbrojach? Wszystko przez legendę o świętym Gralu. Moi dzielni rycerze, nie wiedzieć czemu, w pewnym momencie zjawiali się u mnie i oświadczali, że muszą wyruszyć w arcyważną misję. Twierdzili, że ich przeznaczeniem jest odnaleźć świętego Grala. Widzisz, Geralt, problem w tym, że nie jestem wszechmocna. Z przeznaczeniem nie wygram. Wszystkie moje próby wskazania nieszczęśnikom właściwej drogi spełzły na niczym. Domyślam się, że Graal nadal nie został odnaleziony. Dobrze się domyślasz. Znasz legendę o Graalu. Straciłem pamięć. Faktycznie. Pogadaj z pustelnikiem. Pilnuje grobów dzielnych poszukiwaczy. Jest beznadziejnym nudzieżem, ale legendę Graala zna perfekcyjnie. Nie omieszkam. Jeśli przyjdziesz tu i powiesz, że wyruszasz z arcyważną misją, wierz mi, potrafię być nieprzyjemna. Dobra. Pani, mamy spójrz jakieś na te przedmioty. Nie masz przy sobie nic. Dobrze. No wiadomo, bo się jak skończy. Werna Królewska. Co tu jeszcze można zrobić? Tak naprawdę to jakoś nic za bardzo. Ale może jajo we Wernu zabędziemy. Nie wiem, czy na wywernę działa ogień? Tak naprawdę używam tylko dwóch znaków, zawsze tak było. O, jest jajo. To może tutaj będzie więcej tych wywern królewskich. To przy okazji zbierze się te jaja. O, jest kolejna. O nie. Tyle co ja nie zabiję naraz. Pójdę do ogniska najpierw. No, w razie to jak zginę, to żebym nie żałowała, że bym chciała znowu z tą babą gadać tyle czasu. Gdzie jest to ognisko? Nie mogę medytować przy zgaszonym ognisku. Muszę je najpierw rozpalić. O, nowe talenty mamy, fajnie. Na pewno musimy pójść w miecz srebrny. Srebrny jest do walki? Czy stalowy?
Może dostałam jakiegoś zaćmienia. Stalowy czy srebrny? Srebrny jest to. Tak, srebrny jest do walki z potworami. Boże, Karolina, co ty tutaj też za problemy? Srebrny. Powiem tak, silny czy szybki na te upiory, to na pewno szybki. Weźmiemy sobie to. To wszystko mamy. To możemy też wziąć. A my już to mamy wzięte. Czy to trzeba? To wszystko już jest. Nie, to tego nie chcę. To może ten szybki jednak. To może to też. Wiesz, prawie wszystko mamy. No dobra, niech będzie tak. I teraz znaki. No kłęcie, czy w ogóle tego nie używamy. Siła też nie. Walka na pięści nam niepotrzebna. Inteligencja. No, może być to. I oleje możemy też sobie przyrządzić. Dobra, pójdziemy na te wyverny. No i znowu je podpaliłam, nie chcąc ich podpalać. Nie, ale walczenie z nimi tak, to chyba niezbyt dobry pomysł. Jednak. No gonią mnie. No i są też bazyliszki. Ale taka mała to nie będzie miała tego jaja, to te królewskie tylko mają. Jak ta ma tylko mięso. Nie mogę medytować przy zgaszonym ognisku. Muszę je najpierw rozpalić. No tak trochę tylko. Ja zabiję te wyberny, zdobędę te jaja. To kurczę, mogłyby nie być w jakimś skupisku, mogłyby być trochę. Trochę bardziej takie. Nie, ile ich tam jest? Cztery są. Pięć. Dobra, jednym uciekniemy, może nie wszystkie tu przybiegną. Nie, ty chodź tutaj.
O, Geralt, czy ty walczysz, czy ty się czaisz? No, żeby tamte nie zobaczyły. Czy ty zginiesz? Może to się powinno walczyć tym silnym? Posuwajmy się tak do przodu. Idziemy trochę tutaj, moi drogi. Jezu, tak nuda styknie. Dobra, jeszcze jedno jajo jest potrzebne. Znowu do ogniska. Nie mogę medytować przy zgaszonym dalej jest, zawsze to... Muszę je najpierw rozpalić. A, nie mamy energii. O, już mamy. No dobrze. I idziemy po ostatnią wywernę. Królewską. Dobrze, dobrze. Teraz uciekamy. Tak gdzieś tu. No i pięknie, bo jest znowu jedna. Znowu jest ten sam błąd, że podpaliłam ją niechcący. No, stąd poszło już trochę lepiej. Mamy 3 jaja. Teraz tam widziałam, że są bazyliszki. Więc bazyliszków też potrzebujemy. No skoro już tu jesteśmy, no to trzeba pokorzystać trochę z okazji. I niczym wiedźmin z krwi i kości poubijać trochę potworów. Są bazyliszki. Nie pamiętam, co ja tam potrzebowałam od tych bazyliszków. Reszta ładnie czeka, widzę w kolejce. Się nie biją. No, teraz kolejny tutaj podszedł. No dobra, mi tutaj teraz... Też jeden? Nie no, tak to się można bić. Ostatni. Bardzo przyjemna walka.
wygląda prawdy. No i znowu mamy nowy poziom. Skóra bazyliszka. Skóra bazyliszka. No i tutaj dla Juliana już mamy. Wow, ile orenów i runa księżyca. A tutaj co mamy? Rybę wypatroszoną, jakieś tam smalce gęsie. No dobrze, dobrze. Więc skorzystajmy z okazji, że mamy jakieś talenty do rozdania i je rozdajmy. Nie mogę medytować przy zgaszonym ognisku. Co najczęściej Geralt mówi przy moich let's playach, że on nie może medytować przy zgaszonym ognisku. Dobra, to mamy srebrne talenty, spoczko. Znowu użyjemy sobie do... czy do grupowego? No nie wiem, może do... może do szybkiego. Niech będzie i może tutaj też się użyje, bo tutaj to jest słabiutko, słabiutko. No i te znowu te brązowe talenty, nie wiem gdzie mam je tutaj dawać. Co w ogóle niepotrzebne. No niech będą te pięści. No niech to będzie. No i co? No i wracamy na brzeg. Tam wiem, że tam do tego Dagona możemy pójść, ale nie wiem, czy tam nie trzeba będzie z nim walczyć, więc pójdziemy tam później. Teraz idziemy do łódeczki i wracamy sobie na brzeg. Gdyby tak wszędzie było dużo ognisk, no tutaj naprawdę się postarali z tymi ogniskami. Dobrze, to już widzieliśmy, jak Geralt płynie łódką. No i ja się będę z wami żegnać na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Zachęcam do dawania łapek w górę, zostawienia komentarzy i subskrypcji. Dzięki, pa!